Co jest, ziom? Wielu ludzi pyta mnie o to samo. Daj kamienia! Jedziemy! Siema, siema, siema! Ponownie witam Was, Batna Team. Witamy na naszym kanale YouTube'owym Batna Anteny 24. Kolejne testy. Dzisiaj, jak widzicie, mamy piękną jesień polską, słonko świeci. Okolice Częstochowy, ruiny zamku w Olsztynie. Taka piękna tutaj sytuacja jest. Łowiecki się pasą, bo kobiet już nie ma, bo za zimno. Okej, dzisiaj zajmujemy się testami urządzeń z Ubiquiti. Jest to nowość od Ubiquiti. Jest to Airfiber 5X HD, następca Airfibera 5X. Jest wyposażony w najnowszy chipset w oparciu o LTU. Ubiquiti chce wyjść poza ramy 802.11ac i zwykłego Wi-Fi. Do tego dołożyliśmy sobie antenę z Ubiquiti SLAN S45. Link realizujemy, zestawiamy na odległość 1,5 km. Naszym punktem orientacyjnym jest oczywiście tamta góra z krzyżem. Tam jest druga ekipa, która ma również taki sam zestaw. Tak w ramach przypomnienia, bo to są warunki terenowe, to Airfibera zasilamy dwoma akumulatorami Extralinka. Dwa razy 12 V połączone szeregowo daje nam 24. Taka sama sytuacja jest, jeśli chodzi o zasilanie Mikrotika. Jest to Mikrotik AC kwadrat. Bardzo wydajna jednostka, która nam powinna w zupełności wystarczyć do tego, aby przeprowadzić testy przy użyciu Bandwidth Testa. Tak jeszcze formalnie, trzy etapy testów. Pierwszy test przy pomocy wbudowanego narzędzia Speed Test Ubiquiti. Drugi test przy pomocy wbudowanego narzędzia Mikrotika Bandwidth Test. Natomiast trzeci test, jaki przeprowadzimy, będzie w oparciu o genialne narzędzie iPerf. Właściwie tego graficzną nakładkę IPRF, żeby nam ładne wykresy porysowało, oprócz uzyskanych cyfrowo przepustowości. Wszystko testujemy w protokole TCP/UDP. Na początek przetestujemy sobie w szerokości kanału 50 MHz. Fajne jest to, że w przeciwieństwie do Airfibera 5X tutaj możemy ustawić szerokość kanału 100 MHz. Dzięki temu powinniśmy w jedną stronę przepchnąć około 500 megabitów. Zabieramy się do dzieła, anteny są dowizowane, ustawiliśmy sygnał -59, modulacja 1024 QAM. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Okej, słuchajcie, teraz tak, zaczniemy sobie od wbudowanego narzędzia Ubiquiti. W tym momencie przy szerokości 40 MHz capacity wynosi 297 megabitów. Tak powinno być w miarę. Zobaczymy, czy nam to się uda w takim razie wykonać. Ok, pierwszy będzie speed test lokalny. Dobrze, najpierw sobie zobaczymy, jak to będzie w dupleksie. Nie wiem, czy to jest dobrze widoczne, ale na pewno będziecie mieli szczegółowe te screeny z przeprowadzonych testów. Zaczynamy od połączenia na 50 MHz. Całkiem przyzwoicie. Pamiętajmy oczywiście o tym, że mamy tu ustawiony kanał 5500 na szerokości 50 MHz. Także nie wyciągamy jeszcze 100% możliwości tego sprzętu. Dobrze. Jak mamy receive, zróbmy jeszcze transmit. Start.
tak samo, 260, 250, 270. Jeszcze weźmy pod uwagę oczywiście, że antena nie jest zamocowana na jakimś bardzo stabilnym uchwycie albo jakiejś kratownicy, bo to też również ma wpływ. A jak widzicie dzisiaj, mimo tego, że słonko świeci, to troszkę wieje, jak to widać. W związku z tym no mogą być małe różnice z uwagi na to, że ucieka nam delikatnie sygnał. Ok. Tak, słyszałem, co powiedziałeś, kurwa. Mi się tak sprężać, no. Co mówi? Nie wiem. Znaczy ja to w ogóle nie rozumiem, co ty mówisz. Mamy zrobione już testy przy użyciu wbudowanego narzędzia Ubiquiti. Wprawdzie troszkę wieje, więc te testy, trochę nam ucieka antena. Natomiast teraz przeprowadzimy testy przy użyciu Bandwidth Testa mikrotikowego. Po jednej stronie mamy HPAC, po drugiej jest Hex S, także dwie wydajne jednostki. Ten ma adres 120, tamten ma 121. Lecimy w protokole TCP/UDP. Do dzieła. Ok, słuchajcie, jesteśmy już po zakończonych testach naszych urządzeń z Ubiquiti, AirFiberów 5X HD. Odkręciliśmy sobie je na szerokości kanałów 50 i 80 MHz przy modulacji 1024 QAM. Sygnał mieliśmy minus 58 na odległości 1,5 km. Nareszcie wyszło słonko, przestało wiać, także testy bardzo przyjemnie się nam tutaj wykonywało. Natomiast wszystkie wyniki będą opublikowane u nas na stronie. Zapoznajcie się z nimi. Prosimy też o jakieś wasze opinie na temat sprzętu AirFibera 5X HD. Co wy o tym myślicie? Jak u was to wyglądało? Bo jak widzicie, my tu mamy taką przestrzeń, gdzie nie ma zbyt dużego zaszumienia. Także testy całkiem fajnie nam wyszły. Natomiast ciekawe, jak wy testujecie swoje urządzenia w bardziej zaszumionych terenach. Może podeślecie nam jakieś informacje, powymieniamy się danymi. Co o tym myślicie? W każdym razie cała Batna Team, bardzo wam dziękuję za kolejne testy. Do zobaczenia następnym razem. Siema!